Najpierw ponagrywam coś. Nie no, jak będziesz mówił, to takie przebitki będą, nie? Witam serdecznie. Sprzedałem panu Andrzejowi kwiaty i mam też na sprzedanie skuter, jeśli ktoś by był zainteresowany. Jest to Peugeot Spitfire 3, mocno doinwestowany. Był wymieniony cylinder, głowica od 70 z Power Racing. Około 300 km temu. Napęd też był robiony z Hispida po linii. Opłaty, przegląd, wszystko jest opłacone i można jeździć i wsiadać. Ja mogę tylko tyle dodać, że jak widać, no jest to skuter markowy, nie jakaś chińszczyzna, robiony na dobrych częściach, nie na częściach chińskich. Jak się mogę z tobą skontaktować? Jest wystawiony na Sprzedajemy oraz na Facebooku. Tak mniej więcej lokalizację, żeby dalej znaleźć, nie? Tak, no to Limanowa. Limanowa, nie? No. Jakbyście byli zainteresowani, no to możecie wbijać i obczaić aukcję. O! A co możesz nam powiedzieć o crossach? O tych, kurde, co wziął? No, pierwszego kupiłem praktycznie nowego. Gościu poprzedni przejął mi może z dwie jazdy albo coś takiego. Jeszcze olej nowy był. Po prostu z braku sił tamtego silnika wymieniłem silnik na 140. A jaka była pojemność pierwsza ogólnie w ramie? To było 125-154 FMI. A ile jesteś w posiadaniu tego motorka? Coś około 2 lat. 2 lata mniej więcej tak jeździłeś na nim, nie? Tak, tak. Na tej ramie ogólnie, tak, tak, nie? Tak, to on cały czas był jeżdżony przez 2 lata. No i teraz jest kwestia tego, bo to rama jest, można powiedzieć, że jak w diabolini, nie? Pękają tak, tak. Te ramy, czy nie pękają? Nie, powiem, że mam już go no, te 2 lata i jeszcze nic nie spawałem w nim, ani ten... Chociaż silnik też jest mocniejszy, bo jest 140, ale nic nie zrobiłem. Nie pęknęła rama gdzieś przy mocowaniu wahacza, nic w tym stylu. Nie, nie, spokojnie, nie możemy to nie tej ramy, nie możemy porównywać tej ramy do Loncina, nie? Nie. Więc nie. Teraz, no, prawdopodobnie się dowiecie, jakie będą projekty na tym i niektórzy się domyślają prawdopodobnie, co tam będziemy z tymi ramami robić. No raczej się chyba nie będę bał tym jeździć teraz, jak Loncinem. Nie, nie, spokojnie. Może wytrzyma. Jak tam z wytrzymałością, to też ja to przetestuję. Może coś tam poskakamy, może gdzieś wjeżdżamy w jakieś łuki, nie łuki, troszeczkę enduro, troszeczkę takie szybsze jazdy. Więc no to przekonacie się wszystko na kanale, no jak to się sprawuje. Więc no ja się żegnam. No, żegnam też was serdecznie. No i standardowo niebawem w kolejnym odcinku się zobaczymy, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej! No i dojechaliśmy na miejsce, jak widzicie, żyje. No cóż, sprzęty są jeszcze na pace. Jak widać, jak wspomniałem wcześniej, co do tych sprzętów są pewne plany. Jak wam mówiłem, szukałem 2 podobne, a akurat udało się kupić u jednego, od jednego sprzedającego 2 takie same sprzęty. Więc przyszłe projekty będą ciekawe. Oczywiście jak wszystko wyjdzie, bez żadnych komplikacji. No co, no, może odpalimy tego jednego, bo jest palący MRF na silniku 140 od MRF-a. No i się przejedziemy kawałek, zobaczymy jak to jedzie. Amortyzator z tyłu jest wywalony w kosmos. Więc może mnie troszeczkę katapultować. Ale no zobaczymy jak to jeździ. U sprzedającego zbytnio nie jeździłem. Tak, zbytnio też nie sprawdzałem tych sprzętów. Według mnie w dobrej cenie były. W cenie Loncina. Więc no... Jest dość sporo do porobienia z tego co widzę. Ale to się tym za bardzo nie przejmuję. Bo będę wszystko robił na bieżąco. Przystosowywał te motorki. No raczej jeden motorek. Drugi pójdzie na części pod siebie. No i zobaczymy, czy to w ogóle coś warta. Ta rama Diabolini, czy będzie pękać, czy nie będzie pękać. No i przyszłe projekty, czy wytrzyma. Więc zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki pod filmem, jeśli się wam podoba. Bo będzie więcej filmów. Oczywiście wszystko zależy od was. Warto to kręcić. Tyle! Wyładowuję sprzęty i prawdopodobnie zobaczymy, może coś nagram. Może coś nagram jeszcze na kanale. Dostałem tu od sprzedającego jeszcze jeden silnik w częściach. Niekompletny. I trochę takich pierdółek. No jak dla mnie, no to nie ma takiego złomu, co by się nie przydał w domu. No, nie ukrywajmy.
choć co jeszcze z tym mogę zrobić. To przynajmniej coś jeszcze wykombinujemy. Sanie jest tu. Dobra, nic nie ustawiam, nic, wiem, że on nie chce chodzić ten motorek, więc pokażę wam jak chodzi teraz, a potem będziemy grzebać i zobaczycie jak ja się nim zajmę, jak to będzie wyglądać. Tylny amorek jest w trybie katapultowania, więc jak wejdzie w rezo, w rezonans, no. Też się koło podskakuje. Koło aż podskakuje. Więc no niestety, nie ukrywajmy. Z przodu jest fajnie, bo jest oponka nowa, prawie. Mitas, jak się nie mylę? Mitas, tak. Więc nie jest źle. Dobra, spróbujmy to odpalić. Ho. Nie wróży to dobrze. Oj, nie wróży to dobrze. Strasznie ciekaw gaźnik. Dobra, to będzie na tyle. Nie mam za bardzo co gadać. Nie przejedziemy się. Ćka strasznie w gaźnik. Musimy zrobić podstawowy serwis. Co więcej mogę powiedzieć? No, nie jeździłem nim. Nigdy nie robię takiego zakupu. To dzisiaj. Więc tam może być skrzynia rozwalona albo coś. No nie jeździłem głównie z założenia takiego, że prawdopodobnie cały silnik pójdzie do szczętnie, będzie rozebrany i przebudowany, więc to tam mnie zbytnio nie interesowało. Ale coś jest tutaj nie tak. Coś jest tutaj nie tak. Obczajmy, czemu on tak strasznie ćka w gaźnik. Ojej, widzę, że tutaj ostro było coś. To też jest taki eksperyment ogólnie z tymi motorami, bo ja normalnie w takich cenach motorów nie kupuję. Jak dałem za niego, a ile dałem, to wam nie powiem. Pewnie ktoś by kupił, no nie ukrywajmy. No nie przejedziemy się. Trzeba zrobić mały serwis. Coś te śruby mi się nie podobają. Oj, tutaj już młotek był. A czemu to nie chce zejść? Kopka nie zejdzie. Dźwignia wygięta. Dźwignia od zmiany biegów prawdopodobnie jest wygięta. Czy mi się wydaje? Czy jakieś nowe silniki, kurde, są teraz? Pamiętam, że w starym silniku MRF-a mi ten kopek, no, bez zmiany chyba, bez ściągania
dźwigni mi dekiel schodził. Mogę się mylić, ale tak coś pamiętam. Musimy zobaczyć, co tu jest porobione. Czemu dziad nie chce mi zapalić? To znaczy, czemu to nie chce chodzić? Ktoś leżał chyba, nie? Wystarczy, dobra. Ojojoj. Ale powiedzcie mi, co to jest tu? Na tym dekielku. To jest całe zbite jakby młotkiem. Chyba, że ktoś remont robił temu silnikowi i na przykład napierdzielał młotkiem. To jest masa, ale czemu masa nie jest połączona? Aha, dobra, to jest zmasowane. Czekaj, czekaj, ja to muszę obczaić, bo to jest coś... To jest wytarte. Ojeju, te kable tak nie mogą być. Brakuje części przy tym statorze. I już jest problem, bo to nie może tak być. Nigdy w życiu, w żadnym wypadku tak nie może być. Kurde, nie zdążymy się przejechać chyba dzisiaj. Tak wam powiem. Jak to tak będzie wyglądać wszystko, no to nie zdążymy się przejechać. Kompresja też słaba. Ej. Ojej. Co to się tu stanęło się? Co to się tu stanęło się? Czemu to jest tak zrobione? Troszkę tak jakoś dziwnie zrobione. Tutaj widzę, że obcierał impulsator. Na razie tak musi być. Jak jest kołek? A, kołek jest nisko. Dlatego ktoś to podłożył. Ten impulsator nie jest od tego. W sensie stator. Stator nie jest od tego. Ja pierdzielę, to jest zmasakrowane wszystko. Dobra, kolejny etap. Czyli sprawdzimy, jak są ustawione zawory. Bo tu nie chce chodzić. Fajka jest od skutera, widzę. Świeca jest dokręcona? Świeca jest dokręcona. Olej do głowicy dochodzi jakiś. Kurde, światło mi się kończy. Dobra. I teraz tak, tu jest top. Łańcuszek. Łańcuszek śmieć. Łańcuszek do wymiany. Jest wyciągnięty. I rozrząd. Rozrząd jest źle ustawiony. Rozrząd jest źle ustawiony. No nie będzie. No jest o jednego ząbka. O jednego ząbka. Dobrze mówię? Jak to jest tu? O jednego ząbka będzie, no. To była trudna decyzja do podjęcia. Ale mianowicie w dzisiejszym odcinku się nie przejedziemy. No bo, no nie ukrywajmy, rozrząd jest źle ustawiony. Zawory do roboty. Prawdopodobnie, bo jest słaba kompresja, albo jest przyjechany silnik już, albo po prostu zawory do roboty. Chociaż widać po filtrze powietrza, że jest to w miarę czyste. To może nie jest zajechany silnik. Mamy wyciek z kranika. Źle jest zrobiona tutaj opcja taka, iż na 1000% ciągnie to lewe powietrze. Nigdy w życiu nie wolno dawać tutaj plastikowej... nie wiem, jak to się nazywało, ten neopren, no tej plastikowej podkładki nigdy w życiu tutaj na dole nie można dawać, a tutaj mamy ją popękaną z jednej strony, i popękaną z drugiej strony. O-ring, widzę, od góry wystaje od gaźnika i na dole nie zobaczycie chyba tego. Kamerę może uda się włożyć.
Sunę wam to. Na dole tu jest wyciek paliwa. Paliwo ucieka. Bo cofka jest. Ogólnie jest cofka w gaźnik cały czas. No i no nie będzie to chodzić. Tak wam powiem. No cóż więcej. No mamy wyciek tak samo z silnika, ale to przez uszczelkę. Tutaj przez uszczelkę ucieka. Ale to nie jest problem. Rura jest o mniejszej średnicy, ale może wystarczy do 140. Znaczy w sensie do 140 pojemności. Do tego co jak chcę robić to jest idealna, więc ją wykorzystam. No i co więcej, gaźnik jest za duży. PZ30 do silnika 140, no według mnie osobiście się nie nadaje. Widzę, że świeca jest nowa, więc to jest na plus. Hamulec na tył jakiś jest, ale jest słaby. Hamulec na przód jest taki w miarę. Więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało. Myślałem, że się w dzisiejszym odcinku przejedziemy, ale się nie przejedziemy. Już widziałem, że to strasznie kiepsko chodzi u sprzedającego, u kolegi sprzedającego, ale no, przypuszczałem co się dzieje i moje przypuszczenia się sprawdziły. Dlatego też nie było jazdy testowej. Co do ramy. Wygląda to tak w miarę. Chociaż co nieco bym tu pozmieniał. Ale wygląda ona w miarę. Ta rama nie jest spawana. Bo tak można powiedzieć, że nie jest spawana. Tamta druga rama, widać, że coś się tam wydarzyło. Ale raczej chyba nie pęknięcie, tylko po prostu tą częścią było uderzone i widać było, że ktoś to jakby klepał, spawał przy tamtej drugiej ramie. Ale ramy są dość lekkawe, tak wam powiem. To jest na plus, że jest dość lekkawa ta rama. W dzisiejszym odcinku nie ma za bardzo tej pracy przy tym silniku, bo chciałbym to nagrać lepszą kamerką i dokładnie wam wszystko tutaj pokazać. Od A do Z, co ja tutaj robię. I no słyszeliście jak pracował silnik i zaraz się za niego zabierzemy i zobaczycie to w następnym odcinku, więc tyle, do następnego, na razie, trzymajcie się, hej! Aha, jak ktoś ma jakiegoś MRF-a, Diabolini, KXD i tego typu sprawy w dobrych pieniądzach, cena adekwatna do stanu, no to możecie pisać do mnie na Instagrama lub Facebooka. Rozważę każdą propozycję. Najlepiej w Małopolsce, a jak jest naprawdę w dobrych pieniądzach, no to można ewentualnie z dalsza pisać to jakoś to, nie wiem, rozwiążemy jakoś przesyłkę paletą albo czymś, ale to żeby się kalkulowało. Jakby ktoś miał coś fajnego w dobrych pieniądzach, najlepiej coś zajechanego, bo nie chcę po remoncie albo coś takiego w tym stylu motorka, wolę sobie zrobić remont sam i być pewnym co mam. Ewentualnie potem jakbym taki motor sprzedawał, żeby ktoś miał pewny motorek. A nie, że potem będę mówił, że no nie robiłem remontu i nie wiadomo co jest w środku. Więc najlepiej do remontu taki sprzęt i tyle. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!